Przemek Światowiec, siatkarski portal.pl. Ze mną Paweł Zatorski, libero Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Paweł, bardzo łatwe zwycięstwo dzisiaj z BBTS-em. Spodziewałeś się, że tak gładko wam pójdzie? Wiedzieliśmy, że jak zagramy to, co gramy ostatnio, wygramy tutaj spokojnie i jesteśmy ostatnio pewni siebie, bo wrócił do nas Michał Ruciak, mocno uporządkowaliśmy dzięki temu nasze szyki w przyjęciu i w obronie, z czego bardzo się cieszę, dużo, dużo łatwiej gra mi się z nim i bardzo nam pomaga w tej chwili również Dickoi i dzięki temu odnosimy kolejne zwycięstwo. Ty też również świetnie wyglądałeś i na przyjęciu, i w obronie, kilka kapitalnych interwencji. Widać, że chyba po Mistrzostwach Świata nabrałeś jeszcze większej pewności siebie. Tak, dużo łatwiej gra się każdy kolejny mecz, bo jednak presja meczu ligowego w porównaniu do każdego meczu na Mistrzostwach Świata, czy później już półfinału, finału, to jest tak naprawdę przyjemność sama z grania. Nie odczuwa się żadnej takiej negatywnej presji. Dużo łatwiej jest dzięki temu, myślę, że widać to po wszystkich tych medalistach, którzy teraz grają u nas w lidze i tylko się cieszyć, bo myślę, że liga zyskuje na tym. To samo chyba Paweł Zagumny, on jest niezniszczalny, dziś MVP, widać, że kontroluje sytuację na boisku. No, ja byłem przekonany przed tym sezonem, kiedy przychodziłem do Kędzierzyna, że jeśli będę miał obok siebie Michała Rucieka i Dickoi będzie również nam pomagał w taki sposób jak do tej pory, to Paweł będzie się bawił, bo jest naprawdę mistrzem w swoim fachu. Potwierdza to w kolejnym meczu, gdzie nie chcę skłamać, ale chyba trzeci albo czwarty raz już w ostatnich kilku meczach MVP, także ogromny szacunek dla niego i duża radość dla nas. Widać, że chyba uporządkowaliście sobie już te wszystkie wewnętrzne problemy. Jesteś zadowolony z tego, jak zakończyliście tą pierwszą rundę? Po starcie, jaki mieliśmy teraz, jestem zadowolony, bo w lidze nie przegraliśmy od już kilku ładnych meczów, nie wiem, 7, coś takiego. Także cieszymy się, że wróciliśmy na te dobre tory. Ja od początku sezonu, od kiedy wypadł nam Michał Ruciak, czyli przed pierwszym meczem, powtarzałem, że czekam na jego powrót i po raz kolejny to powtarzam, że to nam bardzo pomogło. Bardzo pomaga nam też Dominik Witczak, który wchodzi, daje świetne zmiany. Kolejny mecz, kolejne sety wyciąga nam, także cieszymy się, że mamy takich zawodników. W takim razie dzięki za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki.